Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Inicjatywa to jest taka, żeby po prostu, jak się to mówi, pokazać mieszkańcom, co się tu w tej strażnicy dzieje, że się tu nie, że się nic nie dzieje, bo na zewnątrz może tego nie widać, ale w środku jest bardzo dużo widać rzeczy, które strażacy zrobili. Natomiast jeszcze druga rzecz, no po prostu, żeby młodzież zachęcić do tego, żeby po prostu uczestniczyli w młodzieżowych drużynach pożarniczych, bo niestety, no przez ten okres pandemii, no jest zastój, można powiedzieć. Przede wszystkim niesienie pomocy innym. To jest najfajniejsze, to jak ludzie potrafią to docenić w przyszłości. I każda osoba, która chce właśnie w jakiś sposób charytatywnie pomagać, to jak najbardziej zapraszamy. Dzieci od 10 roku życia do 16 roku życia mogą brać udział w działaniach, w ćwiczeniach i szkoleniach podczas zbiórek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. A osoby, które mają wiek od 18 roku życia do 65 roku życia, to są osoby, które mogą czynnie brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście wcześniej przechodzą odpowiednie szkolenia, kursy w Państwowej Straży Pożarnej i gdy ukończą te kursy, wchodzą w skład tak zwanego JOT-u, czyli jednostki operacyjno-technicznej, która każda OSP ma powołany. I to są osoby tak jakby z gotowości bojowej, które biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Raczej dla pokazania, bo taki malutki to nie wiem, czy w ogóle ma świadomość, ale interesuje się, tak. Starszy bardziej, ale Miłoszek, no jeszcze. troszkę kiedyś byłem w straży, także znam to z bliska, a teraz chciałem synowi pokazać, jak to wygląda. Akurat wtedy byłem jeszcze młody, także to były tylko zawody jakieś, tam do jakichś akcji się nie jeździło, bo się było po prostu za młodym jeszcze. Thank you.